Buntowniki to opowieść o historii i ludziach Nowej Huty. To nietypowa opowieść, zilustrowana tekstami Cypriana Kamila Norwida. Przez kilka miesięcy poszukiwałam wśród twórczości Norwida tekstów, które w najlepszy sposób mogłyby odnieść się do doświadczeń naszej dzielnicy. Ta historia jest mi szczególnie bliska, ponieważ jestem z rodziny, którą dotknęła decyzja o powstaniu Nowej Huty. Zaczynamy pierwszym doświadczeniem granicznym historii Nowej Huty. Teraz więc, póki jeszcze niebo jest łaskawsze, póki jasność tych spojrzeń jeszcze dla mnie świeci, a zasłona przyszłości czarnych chmur nie wznieci. Budujemy Nową Hutę, budujemy miasto, budujemy kombinat, budujemy nasze życie w oparciu o wielki cel i wielkie marzenia. Ukleiłem sobie z papieru nos, monumental i krzyży. Moje zadanie przy projekcie było bardzo proste, ale jak się okazuje, nie takie aż, jak się za nie wziąłem. Mianowicie miałem zaśpiewać fragment wiersza, który był tam dla mnie przeznaczony. Nie lubię miasta, nie lubię wrzask, nie lubię hucznych zabaw i świetnych blasków. Pracować musisz! Głos ogromny woła. Fragment Marzenie protransformacyjne mówi o naszym odnajdywaniu się w innym świecie, nowej rzeczywistości, na którą czekaliśmy i dla której się buntowaliśmy. Te buntowniki! Lecz mniejsza o to, nie chcę marzeń wcale, bo musi być coś więcej dla człowieka w świecie, na te liche zabawki, których pragnie dziecię. Jest coś w nas nowohucianach i ludziach z Nową Hutą związanych, coś co obrazuje ostatni fragment utworu, mówiąc o naszej wielkiej miłości do dzielnicy. Gdzie ja będę, ta będzie, ale wszędzie, o wszędzie. Gdzie ja będę, ta będzie. Jeśli chodzi o Nową Hutę, to cała przygoda z Nową Hutą to się zaczęła w zasadzie już w 1995 roku, jak kupiłam tutaj mieszkanie i przeprowadziłam się na Kolorowo. Jak już przeprowadziłam się z tych Bronowic, to trzeba było poznać okolicznych ludzi. Ja kocham, jak jest wieszanie prania na osiedlach nowohuckich. Przyjdzie pogoda, środek osiedla, powiewają te różne kolorowe szmatki. W zasadzie tutaj na tym willowym mnie to zaczynają tak utożsamiać, o, idzie pani z aparacikiem. Jak sobie tak wylecę, tu pomiędzy jest słońce i na przykład mam tam godzinę czasu, to ja akurat Stachów w pracę, ja wyskakuję i tak pomiędzy blokami sobie gonię, o, fajna pani siedzi sobie na ławeczce z pieskiem. A swoje dzisiaj już. Więc zaczynamy rozmawiać, zaczynam fotografię od pieska i kończę w końcu, że gdzieś tam robię podjazd i a pani taka się zapisze w historii, pani zadowolona. Ja mam też troszkę inne spojrzenie, bo nie chciałem, że tak powiem, powielać od Beaty, bo się z nią uczyłem, to ona zaszczepiła we mnie fotografię, odkąd my się właściwie poznali, a poznaliśmy się właśnie w 2013 roku, odkąd jesteśmy parą. Po prostu jak pracuję w hucie, no to widzę te kominy, te budynki, to ten cały, że powiem, przemysł i tak dalej, to wpisuje się tutaj w tą hutę, no i to widzę. I to mi się bardzo podoba, no nie? No a zwłaszcza, że jeden z tematów naszych konkursów tam wewnętrznych w klubie, to był Industrial. No i Stachów tam zajął dość wysokie miejsca. No. Przyszła propozycja do Domu Kultury Norwida. Zadzwoniono tam do mnie, czy nie mam zdjęć o Nowej Hucie i że proponują wystawę u siebie. Ze Stachem żeśmy zaczęli sięgać tam do archiwów. Zaczęliśmy to układać z dużą pomocą Adama Gryczyńskiego. Wstęp do tej wystawy to była wystawa klubowa o Nowej Tochucie. I teraz tak, do tego trzeba dołożyć, rozwinąć dalej materiał, czyli dokładamy jakieś zdjęcia, albo się okaże, że ta galeria na przykład we Forcie 49 na Stokach jest fajna, bo to jest na korytarzu i są osobne ściany, że na przykład jedno zdjęcie gra na całej ścianie i ono sobie może tam wisieć, bo nie przeszkadza jakby przeciwległej ścianie, co jaka tam jest historia ułożona. Mamy łąki nowohuckie. Mamy życie osiedlowe mieszkańców. We Forcie w zasadzie nie zmieścił się cały nowszy materiał jeszcze.
może też odbieg trochę tematycznie, odbieg kolorystycznie, dlatego że jest część, które się bardzo dobrze, zdjęć, które się bardzo dobrze prezentują jako czarno-białe. I znowu ta część naszej nowej huty czarno-biała czeka. Czeka znowu. Ale się doczeka kiedyś. Spotykamy się, proszę Państwa, dzisiaj na osiedlu Jagiellońskim w Nowej Hucie, gdzie zostanie wymalowana polska flaga. To jest taki nasz ostatni, no nie wiem, sposób na ograniczanie bazgrołów, ponieważ liczymy na to, że ci, którzy niszczą nasze miasta, będą mieli rodzaj respektu przed polską flagą. Staramy się wybierać takie miejsca, które są wyeksponowane, które są zaatakowane przez środowiska, które zawłaszczają naszą przestrzeń publiczną. Wasza ojczyzna i wasza wartość i wasze posiadanie nie kończy się na waszej wycieraczce. To jest również droga do kościoła, do sklepu, do parku. Natomiast wchodzenie komuś pod okna mieszkalne z napisem na przykład Holigans czy jakieś inne gangsterskie napisy jest zupełnie nieuczciwe i niespodziewane na osiedlu, gdzie są dzieci. Dbajmy o tą przestrzeń, walcząc o tą estetykę miasta pięknego, jakim jest Kraków.